Dzisiaj chciałbym zaprezentować zegarek. Sobie kupiłem nowy zegarek po kilku latach Casio. I taką więcej krótką recenzję chciałem go zrobić. Recenzję pokazać go. Bo przed zakupem szukałem filmów z nim. Jak on leży na ręce, jak on się prezentuje. No nie znalazłem tego, co by mnie zadowoliło. No była tam reklama sklepowa typowo pokazany mniej więcej jako produkt do sprzedaży, ale nie tak jakoś po prostu omówiony tak szczegółowo, tylko zaprezentowany. Zegarek upatrzyłem sobie przez tydzień, upatrywałem. Zamówiłem w sobotę, a dzisiaj go dostałem. Zegarek nie jest drogi. 560 zł kosztował z wysyłką. No ogólnie był ponad 600 zł, ale jest opcja, że jak znajdziesz taniej, daj nam znać, to my po prostu inną cenę zaproponujemy. Tu zrobię zbliżenie. To nie jest, już go otwierałem, bo kiedy się kupuje zegarek u zegarmistrza powiedzmy, to bez problemów będzie, że on nam bransoletę skróci. A jeśli kupujemy niestety wysyłkowo, czyli w jakimś salonie, gdzie tylko kobitki sprzedają z ładnym uśmiechem, no to wiadomo, że po kupnie musimy do zegarmistrza iść i on musi nam bransoletę dostosować. No ja pasków nie uznaję, skórzany, ja się w zegarku kąpę. 24 na dobę w zegarku, łącznie wanna, prysznic, cokolwiek. Więc pasek skórzany się rozleci, no paski gumowe są jeszcze, ale do bransolet przywykłem. No i taka może na początek szybka dla niewtajemniczonych. Nie trzeba do zegarmistrza iść. Można to zrobić sobie w domu samemu. To trochę może podświecę. Zrobię zbliżenie. Gdzie ja tutaj mam? Tutaj mam. To jest ogniwko bransolety, które usunąłem. Nie potrzeba jakichś specjalnych przyrządów. Jak to zegarmistrze mają taką kostkę trzymającą bransoletę i wybijak. Trzeba mieć coś cienkiego, twardego. I może na początek. Jak będziemy mieć bransoletę przygotowaną, to mamy takie strzałeczki. Albo są tutaj, albo gdzieś jest tutaj. Jest bądź razie zaznaczone, w którym kierunku wypychamy ćpień. Strzałka nam pokazuje w tym kierunku, więc stąd przykładamy i wybijamy. Są dwa rodzaje tych ćpieni. To jest akurat. Może to sobie wezmę. Są albo z blaszki wykonane. To jest na przykład z blaszki wykonany. To nie będzie może dobrze widać. Ale to jest z blaszki. I on z jednej strony ma zgubienie. To jest jego blokada. Albo jest wykonany z walc, po prostu z drutu. I zamiast zgubienia ma takie radełkowanie, żeby po prostu on się zasklinował. Po prostu. W gnieździe. To można sobie zrobić w domu samemu. To trzeba uważnie robić, by sobie nie porysować. Ogniwka zostawiamy sobie zawsze w zapas, potem można zawsze dołożyć. Czyli strzałka nam wskazuje kierunek wybijania i potem odwrotnie wstecz wkładamy. To tak dla bardziej sprawnych. Nie potrzeba do zegarmistrza. Tylko można samemu. No a teraz sam zegarek. Mówię, ja go już przystosowałem sobie. Może ja bym gasił lampę. Nie będzie lepiej. Może bez lampy będzie lepiej. Zegarek ładny. Jest zegarek, jest trochę nietypowy. Ma nietypowy układ klawiszy i koronki. Ale ciężko mi ucelować w kamerę. Ja to może wezmę, trochę odsunę. O. Jest.
Mówię, ma nietypowy układ, bo ma układ nie po tej stronie, jak klasycznie mają zegarki. Główne przyciski, koronka przyciski, a tutaj dodatkowe, tylko główna koronka i przyciski są po tej stronie, odwrotnie. Ja tutaj pokażę mój zegarek. Ja ten zegarek kupiłem pod koniec 2004 roku, no powiedzmy tam 2005. Do tej pory mi służy, to jest Casio. Sterowane radiowo, kalibrujące się radiowo. No jedyna wada to tylko takie są ogniwka gumowe i te ogniwka pękają po kilku latach. Obydwa ogniwka już wymieniłem w nim. Około 30 zł. Też sam to sobie wymieniam, zamawiam w internecie. Przeleżał tylko w szufladzie, ja mi to jedno ogniwko się rozleciało, kupiłem inny. To no mniej więcej koło roku go nie używałem. No bo mówię, nie mogłem ogniwka namierzyć. A tak się pewnego dnia spiąłem, a mówię, a poszukam w internecie. I znalazłem sklep. Kupiłem, wymieniłem. To jest akurat dekielek na śrubki zamykany. Ogólnie obsługa to tylko raz na 5 lat. Ogniwko, wymiana i baterie. Chyba co jakieś 2-3 lata. No to mamy 2018, 2000, no widzę, 15, ponad 13 lat. No i mówię, to jest jakiś wezmę fajny. Jest. Pierwsza rzecz jest, na pewno jest ciężki. Ma swoją masę. Bransoleta to nie jest tak typ. No. Ogniwka nie są. Ogniwka są. To jakby były trochę puste w środku. Ale robią wrażenie masywnych. I zegarek zakładamy. Tak. Czyli mamy właśnie tą klawiszę z przeciwnej strony. Ja tutaj może spróbuję. Jak włączę lampę. No nie, z tą lampą. Nie, bez. I dlaczego też te klawisze mi się spodobały? Jak zakładałem inny zegarek, właśnie nie ten elektroniczny, to jak miałem koronkę tutaj, to zawsze czymś zahaczałem. No tutaj mamy taki występ, ale to jest po prostu fragment obudowy i nic nie urwiemy. Jest. No trochę nietypowo właśnie. Klawisze są z kryzą. Ja też chyba ciężko ciasną bransoletę zrobiłem, żeby się rozpiął, żeby nie spadł. Klawisze mają taką jakby kryzę. No, moim zdaniem trochę taki to może być zaczepne, by po tej stronie było. Inne modele mają po tej stronie. No fajne te klawisze są, ale no niestety zawsze też można zahaczyć. Jakiś sznurek, coś. Tak się tylko mówi, ale to zaciągniemy i tyle. Bo to jest podstawowy zegarek z datownikiem, no i ma dodatkowo, nie wiem, czy mi się to uda to omówić. To mnie właśnie bardzo zaintrygowało. Zegarek ma tak jakby wskaźnik dobowy. Wiemy, kiedy jest rano, kiedy jest wieczór. To zegar jest w systemie 12-godzinnym, ale powiedzmy skasowani się budzimy, żaluzje zasłonięte, zerkamy na zegarek, no i wiemy, czy jest przed południem, czy po południu. No trochę tak żartobliwe, no, jest taki dobowy wskaźnik. No i no niby on ma stoper, a to nie jest stoper, tylko taki minutnik. To jest do 10 minut. Tu jest przedział minutowy, a tu jest minutnik mały. No stoperem to nie jest. Po włączeniu będzie to widać. Jakbym przybliżył. I już wskaźnik nam ruszył. Sekundnik. No i adekwatnie minutnik już zaczyna nam brać. A tutaj widzimy właśnie
Jest. Godziny w systemie dobowym. Jeszcze jest po 15, no. Mamy 12, 13, po 15, no. Jest. Oczywiście możemy zatrzymać. Minutnik zatrzymał się. I dalej go uaktywnić. A możemy to zrobić w ten sposób, że on teraz pracuje, tak? Blokuje go, ale on dalej pracuje. On sobie liczy. Poczekajmy troszkę, zobaczymy, jak on nadgoni to. I te sekundy, te były zblokowane, po oczy dokonywaliśmy, dalej były zliczane i momentalnie to nadrobiło. Jeszcze raz weźmy. Teraz zblokowałem. On w pamięci odlicza. No to taki typowy stoper, ale po prostu to jest kwestia tylko sekund. Do 10 minut. O. Jak zatrzymamy, to możemy zresetować go. O. Czyli taki no. Mało przydatny, bo ja powiem szczerze, stopera to ja nigdy nie używałem. No może tam jak to jakieś zabawy, żeby dzieciaki frajdę miały, tam się czas liczyło. Ale to wiemy, mamy sekundy, mamy setne. A tu mamy tylko sekundy. No taki bajerek do 10 minut. Do 10 się sam zatrzyma. Te śrubki to jest taki, no powiedzmy, pic. Tu są też dwie śrubki na cyferblacie, no i to jest taki design. Zegarek jest gruby po prostu. Mas, no ja może tu jest. Ale to nie jest oddzielne, to jest chyba już proces technologiczny wytłaczony. A też nie jest oddzielnie dołączany pierścień. To jest pierścień, widać, z korpusu wykonany razem. Nie dostrzega, żeby to było oddzielnie. No w wysokich egzemplarzach wiadomo, że jest oddzielny pierścień dokręcany. I śrubki zamiast być takim designem są funkcjonalne. O. No nie mogę się do kamery. Z tą kamerą to ja mam. Nie jestem fotogeniczny, ani też nie jestem jakiś tam w obsłudze. Po prostu gubię się. No za zamykanie. Mamotylkowe tak to nazywają. No to jest to, to jest taki ćpień, bolec wpasowany. W tym Casio co mam, mam troszkę wersję inną. Tu mam blachę wyprofilowaną na grzybek. Jest. Nigdy mi się po prostu to nie ospięło. Więc po prostu uważam, że ok jest. W niektórych zegarkach trochę innym to jest taki, jest taka blokadka. Ale mówię, w tym to tylko te gumki leciały, pękały tutaj. Ale gumkę można kupić, można sobie zrobić. Ale wróćmy do tego zegarka. Dekiel jest zakręcany. Będę musiał sobie kupić klucz do odkręcania. Bo ja to zawsze odkręcam takimi szczypcami. Biorę i... Ale będę musiał klucz kupić sobie, no bo ja sobie sam lubię podstawowe rzeczy zrobić. Są dwa znaki hologramy, trzeba będzie dwa zdjąć. Ale mówię, masywnie wygląda. I ten zegarek ma, bym powiedział, głębie. Ten pierścień ozdobny nadaje głębie. Jak spojrzymy, to widzimy, że jest warstwowo. Żeby to 3D, powiedzmy. Rozdzieliczmy go ostatecznie. Folia zdjęta, ok. Boję się, że to czarne się porysuje i będzie byle jak wyglądać po czasie. A tutaj mamy sekundy niby wypisane. Nie ma tachimetru. Mówię, zegarek fajny. 560 zł dałem za niego.
A znowu się stopę wyłączył. Dobra, tego wyłączymy. Oj, go zesetujmy. Z tego wynika, że ile minut, tyle razy się musi wspak obrócić. Poniekąd te cyferki, te indeksy mają po ciemku świecić. Fluorescencyjne mają być, no zobaczymy. Jeszcze mnie ciekawił zegarek, który się ładuje słonecznie. Ale ten mi się spodobał, no i po prostu przez tą dziwną konfigurację go wybrałem. Datownik do 100 metrów, czyli dla mnie jak znalazł, bo ja w zegarku woda, kąpiel, basen, czy do basenu, do jakiegoś tam jeziorka. Nie zdejmuję zegarka, gdyby to był pasek skórzany, to pasek się rozleci. Gumowy nie, ale skórzany, tak. Raz w życiu miałem pasek skórzany i chyba około tygodnia mi wytrzymał. No nic. Ja to mówię. Ja sobie tak dobrałem te ogniwka, akurat, że on troszkę ciężkawo wchodzi. Odsuńmy. Ale po prostu, gdyby się odpiął, to tak gwałtownie nie sunie się. Jest szansa, że przed upadkiem go uchronię, gdyby się, powiedzmy, rozpiął. No mówię, prezentacji takiej nie znalazłem dla niego. Tylko typowo sklepowa. To traktuję to jako prezentację. Jakby była szersza ręka, bardziej masywniejsza, troszkę to, żeby piękniej prezentował się. Mówię, cena adekwatna, 560 zł. Ale mówię, 560 zł. A 104 zł samego podatku. No to myślę, że taka realna cena takiego producenta też może niecałe 200 zł. Ale mówię, Japończyk. Do jednego się przekonałem. Jest wymiarowo. No jest, po prostu widać maluszek. Mam w zbiorach rosyjski zegarek nakręcany Polyot. Może też kojarzy Polyot. Tylko z polskim cyferblatem Polyot, bo rosyjski cyferblat był inny. No i wszystko pięknie, wszystko fajnie. Udało mi się go po prostu wyregulować tak, że pewnie raz na tydzień, może z 2 minuty korygowałem na nim. Tym, że ja go zawsze nakręcałem o tej samej porze. Ale oddałem do zegarmistrza na przeczyszczenie, bo ja pan tam zobaczy. Bo czasem mi jak nakręcałem, to mi wskazówkę. Bo ta iglica chyba też tam była i mi wskazówki latały. No tam mi przejeżdżał zegarek, że zegarek po prostu nie nadaje się do niczego. Rzuciłem do szuflady, fajnie taki pozłacany. No ale po prostu jest. Tutaj jest możliwość gwarancji wydłużenia, bo gwarancja jest 3-letnia, ale można wydłużyć bodaj na kolejne 3 lata. Ale trochę czytając w internecie, po prostu doczytałem, że wymagają na przykład, że ma być chyba co 2 lata uszczelka wymieniana. No ja bym 20 zł zapłacił, miałbym kolejne 3 lata. I w tym Casio, tym pierwszym też tak miałem, że mogłem w tym wydłużyć. No nie wydłużyłem. Ponad 13 lat zegarek bez problemu. No ale po prostu, no nie wiem. Muszę jeszcze regulamin poczytać. No bo jeśli miałbym wymieniać nim uszczelki, żeby te niby te swoje 100 metrów zachował, no to jest nieopłacalne dla mnie. Dobrze, będzie widać przy świetle. On ma głębię. Jak się weźmie, spojrzy, to jest taka głębia. No szkło to jest mineralne, to nie jest szafirowe. Tu jest takie odcięcie, ale to jest jeden element. To nie jest oddzielnie nakładane. Przyjrzę się, nie, nie, nie jest. To jest tylko po prostu
proces technologiczny i po jakiegoś oksydowania. I tyle. No i znowu stopę włączyłem. Taki delikatny jest. To delikatne dotknięcie już się włączyło. No troszkę nie tego. Zobaczcie. Nie? Już delikatne, no. Nie wiem, czy to nie będzie mi przeszkadzało. A z pewno, no, sekundy. Jak wchodzą sekundy. No, mniej więcej. Jest. To mnie też zawsze denerwowało, że nie aż sekundy nie trafiają. No, zobaczmy, jak w tym zegarku jest. Trafiają. Bo teraz patrzę na. Można sobie zobaczyć. No powiedzmy, że stara się trafić. Jest. No ale musiał będę patrzył na te klucze do otwierania. No to 30 zł maksymalnie. Nawet nie, no z wysyłką. Jest. Zobaczmy, czy się włączy. To tak już tam go machnę. A nie widać. Jak wezmę ręką. Nie. Okej. No mówię, fajny zegarek. No trochę wiem, no, chwali się, że skupił sobie. Nie, po prostu chciałem tak, żeby trochę bardziej pokazać go z różnych stron. Nie teraz na tej takiej typowo sztucznej prezentacji, że handlowiec pokazuje ofertę z tego salonu i tyle. Bo chyba 4 filmiki na YouTube znalazłem. No mówię, szkoda, że te śruby nie są typowo prawdziwe, albo chociaż nie jakaś symulacja, tylko są, widać, że w jedną stronę powkręcane, czyli sztuczność typowa. No zgaszmy światło, o, będzie lepiej. Bo to moja lampa, to no na cyferblacie mi się nie podobają te dwie śrubki. No ale no mówię, no nie podoba się, to nie bierz. No chciałem coś nowego sobie kupić. Jest to ok. No by służył. Jeśli jeden służył tyle lat, to i ten też będzie służył. Znowu jest 100 metrów. Jak to producent podaje. Czyli przy 100 metrach się marzymy. Widać myć w zegarku, po deszczu chodzić, samochód myć, pod prysznic pływać. Skaki, ale nie nurkować. Nurkowanie powyżej 200. No ta. Ale mówię, nie wyobrażam sobie, żeby do kąpieli zegarek wyjmować. Jest. Ten zegarek, no to jest do 50 metrów wodoodporny, czyli wedle Zibi można myć twarz w nim. Na deszczu samochód, prysznic, to też pływać. Ale po prostu nie zalecają wciskać przycisków. Po kąpie, żeby wody nie wcisnąć do środka. No już trochę widać, trochę tak jakby kamieniem pozachodził. No bo jednak te swoje lata ma. No co, no. Super czysty nie jest od spodu, bo to wiadomo, coś tam zawsze odłoży się. Nie jest to oznaka, że fleja jestem, tylko po prostu no, krótko. Jak myjesz, resztka mydła zostanie, coś tam i tam się jakaś tam warstwa utworzy. Zawsze po wymianie baterii zastanawiam się uszczelkę wazelinką techniczną przesmarować. Inni mówią, żeby tym smarem silikonowym. Dlatego, że tu jest dekielek na śrubki zakręcany, to w tym przypadku jest kwestią, trzeba z wyczuciem to robić. Bo można gwint, to jest plastik. Ale fajny, bo radiowo sterowany. Jest. Robię ponad 13 lat. Tak. To on był w
październiku 2004 kupiony. Nawet spawałem w nim i mi się wtopiło w niego. To plastikowa szybka. No zegarek też fajnie zapakowany, gąbeczka. Jest. Na prezent. Jak mi nikt prezentu nie dać, to sobie samemu kupić. A co? Jest. To nawet nie przeglądałem. Ja do niego polska instrukcja dana. Ja tę instrukcję mam. Zimi. Napisali co ile lat bateria mniej więcej. Jest tu ujęte. Dokładne wskazania 20 sekund na miesiąc. Ale to jest kwestia temperatury, bo to jest na kwarc. To jednak kwestia temperatury trochę wpływa na to. Jednostka pomiaru sekunda, długość stoper. Bateria srebrno-cynkowa, jakaś SS920SW. Żywotność baterii wynosiła no około 3 lat. No. Aby się zgadzało. Plastik, magnetyzm, upadek, chemikalia. Ale no mówię, nie wiem, czy tą gwarancję będę przedłużał. Bo to 20 lat to nie jest majątek, a 3 lata są zapewnione, ale po prostu jest kwestia tego, wymiany, wymiana baterii. Wymianę baterii należy zlecić w autoryzowanych punktach Casio. No u mnie akurat jest na ulicy gościa, bo ma tam autoryzację Casio, ale baterię należy wymieniać wyłącznie na ogniwa tego samego typu, jakie są. Przy wymianie baterii należy też zlecić sprawdzenie wodoszczelności zegarka. Kto to sprawdza? To nie tam jakieś kurde nie wiadomo, tam po 10, po 20 tysięcy, bo po 100 tysięcy. To zwykły zegar, gdzie ta obsługa będzie więcej kosztowała. Wykonane z tworzyw sztucznych zdobienia elementy mogą starsze zużywa się, wyciera czy też pęka, to wynik od normalnego codziennego w przypadku zdania wymiany baterii. Wspomniany stan zegara zostanie opisany jako nieprawidłowy, ale bez dodatkowego zdarzenia będzie tam serwisowa tam. Jeżeli już nie w wyczerpaniu. Gdy bateria jest już na niskich stanach ładowania baterii, objawia się dużymi odchyłkami w czasie. Ale tutaj jest jakieś stare wskazanie. Gdzie to było? Że zegarek przed rozładowaniem baterii, a ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii. Gdy bateria jest już bliska rozładowania, wskazówka sekundowa zaczyna przesuwać się z dwusekundowym interwałem. W powyżej sytuacji należy możliwie szybko zlecić wymianę baterii. Gdy bateria jest blisko rozładowania, operacja stopera są niedostępne. Jeśli powyższe rozszerzenie o niskim poziomie naładowania baterii zostanie zasygnalizowane w trakcie korzystania z funkcji stopera, to wskazania stopera zostaną automatycznie wyzerowane i stoper zatrzyma się. No dobra. To mniej więcej. Jestem zadowolony z zegarka. No mówię, nietypowy ten układ jest. No można byłoby powiedzieć, że to może jest dla ludzi. No. Lewo ręczny. To znaczy na tą prawą. No nie. Na tą. Nie, tylko jest taki design. A dopiero design mnie właśnie skłonił do tego, żeby go wziąć, kupić. No mówię. No i znów
Prawie 5 minut temu stopę włączyłem. No zobaczcie. Dobra, zobaczymy, czy się. Zróbmy zniżenie. Patrzcie. Dobra. Zatrzymajmy. I teraz zasetujmy go. To ja zrobiłem. Tak jak cofa się, to się obkręca. Jest. No nie wiem jak. No jeden. No. Trzeba będzie przywyknąć do tego. Zegarczek fajny, zadowolony jestem. No gdyby się popsuł, gdyby coś, na pewno swojej goryczy nie zapomnę przed kamerą wylać. No dobra, jak to wytrzymał do końca? To fajnie. Dobra, no to do następnego razu. Pozdrawiam cierpliwych, którzy wytrzymali do końca. A w przyszłości planuję film. Próbuję zagenerować lampę do stroboskopu. I po prostu kwestia jest taka, że nie mam źródła 100-woltowego. Potrzebuję 100 V, muszę transformatory sprawdzić. Lampę wydobyłem z oscyloskopu. Nawet. Momencik. Nawet sobie zrysowałem z internetu schemat. Mniej więcej, jak taką lampę mniej więcej zagenerować. Ale potrzebuję 100 V napięcia stałego. Muszę mam parę transformatorów, muszę sprawdzić, bo prąd między katodą a siatką ma być mniej więcej do 20, około 20 od 0,25 mA. On będzie wzrastał, aby się udało zwiększyć tą regeneracją emisję katody. To będzie wzrastał. Dlatego jest też rezystor ograniczający. Ale ja próbowałem to zrobić na mierniku izolacji. Ale tam mam mikroampery po prostu. Bardzo mały prąd jest i efekt jest mizerny. Po godzinie próby, tylko że 250 V podałem. I tam chyba było około 5 mikroamper. No to nie było żadnego efektu. Tak jak lampa świeciła, tak świeciła. No spróbuję te 100 V znaleźć. No i minimalnie do max 30% podnosimy napięcie żarzenia, żeby była większa temperatura katody. No mówię, jak mi się uda, to będzie filmik z tego. A jak mi się nie uda, no to też będzie film, że się nie udało mi tego dokonać. Ale wszystko zależy właśnie od tego transformatora, czy mi się uda. A tak myślę, że to może co znajdę na granicy 100 V. No dobra, nie będę przedłużał. Do następnego razu.